Marcin śpiewa z gwiazdami. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą nie. Oprócz tego rozmawia z nimi i przekazuje relacje z opolskiego amfiteatru. Radio PRL w Opolu codziennie rano i po południu. Marcin Wolnik, Polskie Radio Londyn. Jesteśmy w dalszym ciągu na backstage'u Festiwalu Opolskiego i właściwie to już żegnamy lato na rok wraz z prowadzącą koncert After Party Editą Herbuś. Edyta, powiedz mi, ty w roli prowadzącej na Festiwalu Opolskim jesteś po raz pierwszy. Czy to jest takie doświadczenie, które cię jakoś zbudowało? Jesteś zachwycona tym, jak to tutaj wszystko wygląda? No to jest wielkie przeżycie dla mnie, rzeczywiście, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłam małą dziewczynką i z rodzicami oglądaliśmy ten festiwal, zawsze się mocno ekscytowałam tym, co się wydarzało. Tutaj wielkie, największe ikony muzyki w naszym kraju zawsze występowały i wyobrażałam sobie, że to musi być jakieś wspaniałe przeżycie dla nich. I nigdy nie przypuszczałabym, że kiedyś stanę na tej scenie i poczuję rzeczywiście tę niezwykłą energię. I dzisiaj się tak stało. Dużo emocji rzeczywiście, ale wielka, wielka przyjemność i radość obcowania z tymi artystami i takie możliwości, żeby być pośrednikiem między tym, czym artyści chcą się dzielić z publicznością, a właśnie publicznością, która jest tak entuzjastycznie i wspaniale reaguje na każdy utwór. Edyta Herbuś w Opolu nie tylko prowadziła, nie tylko jak zwykle dobrze wyglądała, ale również zatańczyła z Norwim. Myślisz, że ten taniec z Norwim przebije ten Janka Klimenta z Marylą, czy jakiś ranking, który był lepszy, jak uważasz? Wiesz co, ja już przestałam się ścigać kilka lat temu i dzisiaj już traktuję taniec zupełnie inaczej, jako absolutną przyjemność i to była po prostu, to był spontaniczny zryw, tak zwany zew. Ten koncert After Party zakończył się piosenką Żegnaj lato na rok, a my rozmową z Edytą Herbuś kończymy nasz cykl Marcin śpiewa z gwiazdami w Opolu. Ja z Edytą nie będę śpiewał, no bo ona nie jest piosenkarką, chociaż jak oni śpiewają, to też próbowała swoich sił. A teraz dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Londyn wraz z Edytą Herbuś Żegnaj lato na rok. Dzięki, Edyta. Dziękuję bardzo gorąco, Państwa wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia.